To już koniec małżeństwa Katarzyny Warnke i Piotra Stramowskiego. Pozew rozwodowy jest już w sądzie. Kiedy rozprawa? Rok 2022 był czasem rozstań dla wielu znanych paragrafów. Jednak tego, że rozpadnie się też małżeństwo Katarzyny Warnke 45 litrów i Piotra Stramowskiego 35 litrów, chyba mało kto się spodziewał. A jednak tak się stało. I choć przez pewien czas można było się łudzić, że aktorzy mogą wrócić do siebie, to jednak teraz wszyscy mają pewność, że to praktycznie niemożliwe. Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski przez kilka lat uchodzili za najbardziej zgodną, ale jednocześnie najbardziej tajemniczą parę w polskim show biznesie. Poznali się w 2014 roku na planie filmu Spirali, w którym obydwoje zagrali główne role. Warnke jest starsza od męża o 10 lat, ale to im wówczas nie przeszkadzało. Pobrali się w sierpniu 2016 roku, a 3 lata później doczekali się narodzin córki Heleny. Jesienią 2022 roku Stramowski i Warnke zaskoczyli swoich fanów informacją o rozstaniu. W nocy z 11 na 12 października po evencie Party Fashion Night, podczas którego nie chcieli razem pozować na ściance, małżonkowie opublikowali w mediach społecznościowych oświadczenie. Potem pokazały się pierwsze zdjęcia Stramowskiego z pewną blondynką. Jak ustalił Pudelek, to Natalia Krakowska, która jeszcze do niedawna pracowała jako scenograf oraz rekwizytor przy takich produkcjach jak Żeby nie było śladów czy Pajęczyna. Krakowska pracowała też przy filmie Fighter, w którym jedną z głównych ról grał właśnie Stramowski. Obecnie Krakowska zajmuje się neuromentoringiem w zakresie neurowellness i neuromagic. Jest wykształconą kobietą, studiowała neurokognitywistykę na Uniwersytecie SWPS, neuromarketing i neurosales na Akademii Leona Koźmińskiego oraz biofizykę molekularną na Uniwersytecie Warszawskim. Stramowski i Krakowska są widywani razem już od kilku miesięcy. Gdy aktor kręcił jesienią film Pokusa, na pytanie o tajemniczą blondynkę w jego bliskim otoczeniu, uciekł nam sprzed kamery. Rozwód Katarzyny Warnke i Piotra Stramowskiego. Jak udało się nam potwierdzić w sądzie, trafił tam już pozew rozwodowy aktorskiej pary. Jest on z powództwa aktorki i został złożony pod koniec 2022 roku. Ale nie ma jeszcze wyznaczonego terminu rozprawy. Niewykluczone, że odbędzie się ona dopiero w 2024 roku, ze względu na ogromną ilość spraw rozwodowych w stołecznych sądach.